Zacznijmy od początku, czyli od czego zaczęła się Twoja przygoda z animacją? Zakończyłem liceum. To był chyba 2001 albo chyba 2001 rok. Bagiński kończył wtedy robić katedrę, albo już skończył i ona jakoś święciła triumfy na całym świecie. Nie wiem, czy to już było przed Oscarami, czy po, nieważne, zobaczyłem ten film i zamiast składać teczkę do ASP, złożyłem do szkoły filmowej na wydział animacja. A teraz współpracujesz z Tomaszem Bagińskim. Czy to jest osoba, która dalej ma na ciebie duży wpływ? Jeśli chodzi o reżyserię animacji, to jest najbardziej doświadczony reżyser w Polsce, więc cały czas coś podpatruje i cały czas się czegoś uczę. Zresztą masę projektów prowadzimy w tej chwili wspólnie. Czy próbowałeś kiedyś tworzyć animacje bardziej tradycyjnymi technikami? Nie, czy próbowałem? Musiałem. W szkole filmowej na wydziale animacji właśnie jest taka śmieszna sprawa, bo na pierwszym roku jest zakaz używania komputera. Zakaz dotyczył sfilmowania tej animacji. Trzeba było ją zrobić kamerą, tak jak Disney. Jest wielka kamera, która wisi skierowana w dół i trzeba podmieniać te kartki. Ja sobie te kartki wydrukowałem. Więc film miałem po części zrobiony na komputerze, ale spokojnie wszyscy profesorzy o tym wiedzieli. Jest spoko. Natomiast robiliśmy zadania animacyjne w soli. Animowaliśmy nitki, animowaliśmy druciki. Animowałem chyba we wszystkim, czym nie powinno się animować, zanim zacząłem animować na komputerze. Jaka była Twoja rola przy powstawaniu filmu Miasto Ruin? Byłem reżyserem projektu, ale tak naprawdę to nie jest do końca reżyserski projekt. To jest jedno ujęcie, to jest jeden lot, tak? Więc moja rola w tym projekcie raczej ograniczała się do takiego nadzoru technicznego, podejmowania paru ważnych decyzji i na zrobieniu tej części animacyjnej, tej projektowej. Trzeba było zanimować tą kamerę, aby leciała tak jak samolot. Ten samolot był historycznie prawdziwy, w sensie, że były takie loty brytyjskich samolotów, które zrzucały pomoc dla miasta i trzeba było to odwzorować i trzeba było taką trasę zaplanować. Też ta trasa musiała pokazywać wybrane elementy miasta w taki sposób, żeby widz je sobie, że tak powiem, zauważył, zanotował i rozpoznał. No więc to było, powiedzmy, trochę roboty, ale tak naprawdę najwięcej pracy miał w tym projekcie prowadzący, którym był Michał Gryń. On i zespół dobrych 30 osób odbudowały Warszawę właściwie ulica po ulicy przez rok. W jaki sposób narodził się pomysł na Path of Hate? Miałem chęć zrobienia filmu dynamicznego, a że jestem wielkim fanem lotnictwa, no to żaden inny temat niż pojedynek myśliwców nie wpadł mi do głowy. Kiedyś wpadły mi w ręce zdjęcia z Anglii prawdopodobnie, zrobione nad Londynem. To były zdjęcia pokazujące niebo, gdzie było w ogóle jakieś setki smug kondensacyjnych. To były takie plątaniny właśnie, takich białych linii. Były tam setki. To były ślady, które zostały po jakiejś bitwie, więc sporo z tych samolotów i pilotów mogło już tak naprawdę nie istnieć. To mogły być takie jakby ostatnie ślady, które zostały po niektórych z nich, więc ten tytuł Ścieżki Nienawiści, te ścieżki nawiązują bardzo mocno do właśnie tych śladów. Duży wpływ na stylizację Path of Hate miał komiks Universal Work One. Dlaczego akurat ten komiks cię zainspirował? To był taki klasyczny amerykański rysunek komiksowy, gdzie jest czarny rysunek piórkiem wypełniony jakimś takim delikatnym, subtelnym kolorem, bez jakiejś dużej dozy malarstwa. Te ilustracje komiksowe Denisa Bayrama dało się je paru matrykami przenieść do tej technologii. Wpadłem na pomysł, jak mniej więcej to odwzorować w narzędziach 3D, a wiedziałem, że muszę użyć narzędzi 3D, dlatego że tak dynamiczny i przestrzenny temat jak pojedynek samolotów, no raczej jest to jedyna technika, która pozwala na tak przestrzenną animację. A co ci sprawiło technicznie największą trudność? Właściwie od samego początku wiedziałem już na etapie pisania scenariusza, że będę miał problem z chmurami. Tak naprawdę do tej pory nie ma rozwiązań na robienie chmur w 3D, takich dobrych rozwiązań. Jest to po prostu strasznie trudna materia. A mój film jeszcze był stylizowany dodatkowo, więc potrzebowałem fotorealistycznych chmur pod względem ich oświetlenia, więc to było rok kombinowania. Aż wynalazłem, powiedzmy, używając naprawdę stare narzędzia, troszeczkę nowy sposób, taki trik, który od pewnego czasu zacząłem wręcz sprzedawać już właśnie na różnych prezentacjach, jak zrobić takie chmury.
Zdecydowałeś się w Path of Hate na użycie takiego efektu osadzenia kamery w jednym z samolotów. Co poprzez niego osiągnąłeś? Moim, tak że powiem, celem głównym było zrobienie jej na tyle naturalnie, tak jakby ona była, tak jakby był prawdziwy film, tak jakby się filmowało prawdziwe dwa samoloty, czyli siłą rzeczy musiałby być to trzeci samolot, z którego byłyby one filmowane, jeżeli chcielibyśmy mieć ten pojedynek z bliska. I tak zazwyczaj się robi. Mam na myśli prawdziwe zdjęcia aktorskie, a nie film animowany. I dzięki temu, że zanimowałem tą kamerę w ten sposób, razem z tymi wszystkimi niepoprawnościami w ruchu, z trzęsieniem się, bo przecież nikt nie utrzyma prawdziwej kamery w miejscu, kiedy leci w samolocie, jeszcze zatacza jakieś beczki. Dzięki temu widz prawdopodobnie mniej zwraca na nią uwagę, nie traktuje do końca ruchu i sposobu filmowania jako animacji, jako filmu animowanego, tylko przyswaja to, do czego jest przyzwyczajony z prawdziwego filmu, więc skupia się na stylizacji i właśnie ta stylizacja obrazu w połączeniu z tą realistyczną kamerą moim zdaniem właśnie daje bardzo dużo temu filmowi. To był taki takie założenie właściwie numer jeden. Połączyć realistyczny film, sposób filmowania z nierealistycznym, stylizowanym obrazem. Czy to jest właśnie ta rzecz, na którą jurorzy zwracają uwagę, przyznając ci nagrody? Bo Path of Hate w zasadzie wygrywa wszystkie najważniejsze festiwale animacji teraz. Jeszcze ta droga się chyba nie skończyła. Myślę, że w dużej części tak. Na pewno stylizacja i kamera to są rzeczy, które są wymieniane w nagrodach. Z tego co pamiętam, jedna z nich na Mundo Digitales w Hiszpanii nawet dotyczyła animacji kamery właśnie, więc chyba tak.